Jesteśmy w Toledo. Widać, że mocno górzyście będziemy się tu wspinać. Sam dojazd taki średni pod względem widoków, po prostu płasko, natomiast jak już wjechałem do Toledo, to widać, że jest bardzo ładne miasto. Niestety nie da się latać z dronem, więc zostawiłem go w hotelu. Ruchome schody, świetne ułatwienie, tak ze 100 metrów można podjechać do góry. Zwróć uwagę na ciekawe podwieszane latarnie. Ciasne uliczki dają schronienie przed słońcem. Katedra. Nie mogę doczekać się, kiedy do niej wejdę. Wydaje się być bardzo piękna z tą ogromną wieżą. Podobno potrzeba trochę czasu, żeby ją zobaczyć, ale tak wstępnie na małych zdjęciach widziałem, że jest błędna, więc nie mam wątpliwości, co zrobić. To jest wejście boczne, dlatego wracamy do wejścia głównego, zapłacimy za bilet i wtedy wejdziemy. Got all messed up again. Didn't pay preacher's ten. Gave it to someone in need. Does that mean you won't bless me? Święty Krzysztof, przystojny, silny i postawny facet, na ikonach przedstawiany jako olbrzym, niósł pomoc ludziom potrzebującym, a legenda mówi, że po przejściu na chrześcijaństwo uprosił Boga o szpetną twarz, aby uniknąć pokus. Stąd na ikonach prawosławnych niejednokrotnie przedstawiany z głową psa. Pewnego dnia niósł dziecko przez rzekę. Pomimo swojej ogromnej sprawności i siły, dziecko bardzo ciążyło na jego ramionach. Zaczęli interesującą rozmowę, podczas której Krzysztof poznał jego imię, był to Jezus, który powiedział mu, że jest taki ciężki, ponieważ dźwiga na swych ramionach grzechy wszystkich ludzi. Talking to you. God, I missed this time. I slept until night. Instead, I got down on my knees.
righteous child he breathed. God, I'm a little scared to see what goes on in there. It's more like a movie scene, like a tithing experience. I'm on my way to church, gonna sing songs even if it hurts. But honestly, I feel more when I leave. Y antes de Mezquita, en el siglo VI, imaginaros, una cultura que también por aquí pasó, que se llamaban los visigodos. ¿Suena? Sí. Wnosię do góry, żeby zobaczyć Alcazar. W środku Muzeum Militariów, na dachu śmigłowiec. Z braku czasu idę dalej. Piękne. Myślałem, że to jest jakieś takie turystyczne miasto, ale widok tutaj, w ogóle całe miasto jest ładne, ale widok tego mostu zabiera dech w piersi. Zdecydowanie polecam. Stacja kolejowa. Thank you.
tańszych, bardzo wygodnych, szybkich do 200 km na pewno. Ciekawe jest to, że przed wejściem do pociągu jesteśmy sprawdzani jak na lotnisku, nasze bagaże są skanowane, a to pewnie z powodu zamachu w 2004. Atocza. Idziemy do takiego ogrodu botanicznego, który znajduje się na stacji PKP. To nie koniec dnia, ale w tym odcinku to wszystko wieczorem mecz.